Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościmy w Centrum Edukacji Nauczycieli, a naszym z kolei gościem jest pan Jacek Żakowski, dziennikarz, publicysta i pedagog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gości pan w Koszalinie na zaproszenie, jak mówiłam, Centrum Edukacji Nauczycieli, a to wszystko w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju. I ma być mowa o młodzieży, i ma być mowa o szkole. Jaka szkoła, jaka młodzież w dzisiejszych czasach? No, wie pani, na młodzież ludzie narzekają od początku świata, jak wiadomo. I zapewne słusznie, bo zawsze mogą być lepsza. Ale pytanie jest, czy mamy teraz jakąś taką szczególną sytuację? I wydaje się, że tak, że mamy taką szczególną sytuację. Mianowicie rodzice wychowują młodzież nie do tego świata. Bo sami są nie z tego świata. Bo są z poprzedniego świata, który się gwałtownie kończy. On się kończy cywilizacyjnie na całym świecie. Ale u nas jest taki też szczególny moment, bo Polska przechodzi przez taki bardzo ważny moment przejścia rozwojowego między gospodarką industrialną tych wszystkich wielkich, prawda, fabryk, PGR-ów, tego państwa dwudziestowiecznego, świata dwudziestowiecznego, a gospodarką informacyjną, ponowoczesną, w ogóle światem ponowoczesnym. I ci rodzice, którzy sami wychowali się w poprzednim świecie, przekazują wartości, modele zachowań i tak dalej, związane z tym światem. One w Polsce są zamrożone na takim etapie historycznym, na jakim Polska straciła możliwość samodzielnego rozwoju. Czyli to jest częściowo jeszcze etap przedrozbiorowy, bardzo dużo jest takich elementów. Na przykład słynna folwarczność, to znaczy taka relacja szefów do pracowników, jak w folwarku, gdzie chłop pańszczyźniany miał robić i nie pyskować. A jak nie, to dostawał po prostu, był zamykany w dybach i ułojony batem, prawda? I to, ponieważ ta polska kultura została zamrożona przez rozbiory, potem przez komunizm, okupacja niemiecka wcześniej, nie rozwijała się w sposób naturalny, spontaniczny pomiędzy tymi okresami, tylko bardzo dużo z tamtego zostało jako wspomnienie wspaniałej Polski, tej Polski, do której Polacy tęsknili przez wieki. I ta relacja została. I jaką to młodzież nam dało? Chce pan powiedzieć, że to jest młodzież, która co, nie ma własnego zdania, nie potrafi sobą dysponować, nie potrafi ludzi, pokazać, co umie? Którym lekko drżą nogi, jak szef ich zaprasza do gabinetu. Co powoduje, że w tej rozmowie z szefem oni nie są suwerennymi jednostkami, osobami, są przedmiotami, a nie podmiotami. To powoduje, że ten szef się od nich niczego ciekawego nie dowie. Że oni nie będą go stymulowali do sensowniejszego działania. A sami dla niego nie będą zbytnio atrakcyjni. Ale też mu nie powiedzą, jak coś wymyślą, albo będą się bali, że ich zruga, że są idiotami. Nie zrozumie. Albo że ukradnie ich pomysł. Go wykorzysta, a ich wyrzuci z roboty. Mówiąc krótko, to jest taka sytuacja, w której relacje międzyludzkie nie przynoszą nam korzyści. I rodzice tego uczą dzieci od małego, ty lepiej się cicho, w politykę się nie wdajemy, ucz się i milcz, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I jedynym ratunkiem, żeby to zmienić, jest szkoła. Szkoła jest od tego, tradycyjnie, historycznie, żeby dawać młodym ludziom to, czego im nie mogą dać rodzice, rodzina. Mhm. No ale szkoły, od dawna już mówimy o tym, że szkoły zadanie to jest kształcić, a nie wychowywać za bardzo. Nauczyciele no właśnie, sami o tym bardzo głośno mówią. Wie pani, ostatnio to jest kapitulacja, to jest kapitulacja. Mhm. Czyli nie wierzą w to, że potrafią. Szkoła została wymyślona jako narzędzie socjalizacji, wprowadzenia człowieka w społeczeństwo. Właśnie dlatego, że rodzina nie zawsze sobie z tym radzi i każda rodzina ma swoje odmienności. Chodziło o to, żeby połączyć ludzi, prawda? Jakoś jak Bismarck robił szkołę, to przecież nie dlatego, żeby dzieci nauczyć matematyki na przykład, bo tam liczyć do trzech można było nauczyć szybko, czy do dziesięciu, tylko
obowiązek szkolny został wprowadzony, żeby wciągnąć obywateli w dyscyplinę, mundurki w szkole, siedzenie w ławeczkach, prawda? Już nie ten pastuszek tam biegający za gęsiami, tylko obywatel, który następnie ze szkoły szedł do wojska, tam miał zginąć w armii albo szedł do fabryki i tam miał zasuwać 20 godzin, a potem troszkę mniej, mniej, mniej. Prawda? Właśnie w takim armijnym ordungu. Ale to, o czym pan mówi, to jest takie bardzo nowatorskie, bo ja sobie ciężko mi sobie wyobrazić, no może nie wiem, mało wyobraźni mi nie wystarcza, żeby nauczyciele byli gotowi na taki przewrót, bo to jest przewrót. Mamy takich nauczycieli. Nauczycieli mamy. Przeszkodą główną dziś, to pedagodzy doskonale wiedzą, są rodzice. To rodzice oczekują, że szkoła będzie odtwarzała to, co mają dzieci mają w domu, plus włoży im do głowy wiedzę, która umożliwi dzieciom pokonywanie kolejnych szczebli edukacji, czyli żeby poszedł do gimnazjum, potem do liceum, żeby się dostał na studia i do korporacji. To jest marzenie rodziców, tak? I w związku z tym to rodzice są najbardziej konserwatywną i przeszkadzającą w ewolucji szkoły siłą, bo nauczyciele, dziś mamy fantastycznych nauczycieli wykształconych na nowoczesnych wydziałach pedagogicznych o bardzo szerokich horyzontach. Władze oświatowe mamy dość światłe, różnie jest, ale dość światłe. Natomiast barierą właśnie są rodzice. No, z sześciolatkami mieliśmy taki przykład, prawda? Czy polskie dzieci są głupsze od niemieckich? Wolniej się rozwijają, są opóźnione w rozwoju. Ale jak widać, a Francuzi mają 5 lat do szkoły i tam nic się nie dzieje. W takim razie, co zrobić, żeby otworzyć tych rodziców na to, żeby chcieli mieć mądre, otwarte, kreatywne dzieci? No to jest wielka odpowiedzialność polityków. Polscy politycy są z epoki folwarcznej. Oni nie czują potrzeby objaśniania świata Polakom. Oni tylko Polaków straszą albo mamią jakimiś obietnicami. W tych krajach, które uporały się z tym syndromem folwarcznym, średniowiecznym de facto, czy późno średniowiecznym, politycy zajmują się przede wszystkim objaśnianiem świata. Bo jak się posłucha, co mówi Obama, codziennie, dwa razy dziennie coś powie. Pani Merkel co mówi? To jest opowiadanie o rzeczywistości. I myślę, że trzeba ze społeczeństwem poważnie rozmawiać. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie historycznym. To jest taki moment jak chrzest Polski 1000 lat temu. No, będziemy obchodzili teraz rocznicę chrztu. Tak ważny moment, to znaczy moment, w którym przyłączyliśmy się do Europy formalnie, tak jak w momencie chrztu Polska się przyłączyła do Zachodu formalnie, do cesarstwa, ale mamy ogromną odległość, ogromny dystans nas dzieli kulturowy, cywilizacyjny. Te 200 lat nierozwoju kulturowego, zahamowanego, specjalnie hamowanego często, opóźnione zniesienie pańszczyzny. I to wszystko trzeba uczciwie społeczeństwu opowiadać, że my musimy, jeżeli chcemy się tam dołączyć, bo możemy się dołączyć też do Rosji, to jest nasz wybór, ale i tam rządzą inne reguły. Jeżeli chcemy się dołączyć do tego świata i dobrze się w nim mieć i no, zrównać się rozwojowo za kilkadziesiąt lat z takimi krajami jak Niemcy, nie za 10 lat, ale za 40 czy 50, to musimy mieć ich przewagi konkurencyjne i dodać swoje. Ich przewagi konkurencyjne to jest na przykład kapitał społeczny. To, że jak się pojawia problem uchodźców, to miliony Niemców wychodzą ich witać. Są też tacy, którzy nie, ale są te miliony, które wychodzą witać. A w Polsce 2000 osób udało się zgromadzić, gotowych okazać innym ludziom, no, prostą solidarność. Bez tego, jeżeli tego nie ma w społeczeństwie, jeżeli członek społeczeństwa, jeżeli ja na przykład bym nie czuł, że za mną stoi moja redakcja, koledzy, którzy są lojalni, którzy jak popełnię błąd, to mi wybaczą, to bym nie miał odwagi myśleć,
bym tylko klepał za tym, co klepie większość. Ale tak jest przecież. Ludzie mówią dosyć. Zwykli ludzie nie idą na wybory, bo mówią, mam dosyć tego gadania, nie będę tego już oglądał, bo ja wiem, że oni tylko, politycy, powtarzają te same slogany, tak lubią z nami się spotkać, porozmawiać 2-3 miesiące przed wyborami, a potem bez względu na to, którzy wygrają, jest podobnie. Sam pan zresztą mówił, gdzieś czytałam, że panu by się marzyło, żeby nie każdy miał prawo wyborcze. Żeby prawo wyborcze mieli tylko ci, i to jest całkiem piękny pomysł, tylko ci, którzy rzeczywiście są tym zainteresowani. Chodzi o to, żeby ich było jak najwięcej. Mm-hmm. Ale tak, ja uważam, że tak jak nie każdy powinien nam radzić, jak się leczyć, tylko powinien mieć jakieś kompetencje, tak każdy, nie każdy powinien nam radzić, kto ma w Polsce rządzić. To nie znaczy, że chciałbym jakieś cenzusy wprowadzać, czy nie chciałbym nikogo pozbawiać prawa, ale uważam, że wyborca, który idzie głosować, powinien odpowiedzieć na przykład 3 z 200 prostych pytań. Na przykład, czy Jarosław Kaczyński jest liderem Platformy Obywatelskiej? Tak, nie. No i teraz mówimy o bardzo prostych pytaniach. Czy Polska leży między Kongiem a Czechosłowacją? Prawda? Proste pytanie, żeby ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, to jest bardzo duża część głosujących, żeby oni jednak czuli się zobowiązani, żeby się troszkę zainteresować, jeżeli chcą mieć wpływ. Tylko tyle. Pomysł piękny, ale oczywiście nie przejdzie, wiadomo. Chciałam pana zapytać właśnie, co pan myśli, jak pan patrzy na taką młodzież, bo pan ma z młodzieżą kontakt, na taką młodzież, która zasłonięta z Polską walczącą na piersiach, przy okazji na przykład Święta Niepodległości, wychodzi na ulicę i mówi, to my patrioci, my tu zrobimy porządek. Przeraża to pana? Znaczy, to raczej budzi we mnie poczucie winy. Bo mam wrażenie, że polska młodzież została straszliwie zaniedbana w okresie transformacji. Zlekceważona przez egoistycznych rodziców. I przez egoistycznych rodziców, nie tylko indywidualnie, w rodzinach, gdzie to często można zrozumieć. Ludzie, ja też na przykład dziś jestem w Koszalinie, nie spotkałem się w ciągu dnia z moim 8-letnim synkiem ani razu. Tak? Wyszedłem, zanim on wstał, jak wrócę, będzie spał. No, są takie okoliczności, ale też zlekceważona systemowo. To, jak wygląda polska szkoła, to jest skandal po prostu. Znaczy, to jest szkoła zanurzona w pierwszej połowie XX wieku. Szkoła, która przekazuje erudycyjną wiedzę w przeważającej mierze mało potrzebną, w dużej części znaną już klasie, bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale na bardzo wielu przedmiotach jest tak, że jak nauczyciel wchodzi do klasy i ma przedstawić jakąś treść młodzieży, to w klasie ten zasób informacyjny już jest. Dzieci już to wiedzą z telewizji, z internetu, tam z wszystkich diabłów, tak? I ta szkoła powinna dawać dwie rzeczy, no minimum takich erudycyjnych kompetencji, to jest jasne, uporządkowanie, tak? Zdolność samodzielnego myślenia i kooperacji z innymi. Ale trudno tu mówić o zdolności samodzielnego myślenia, jak mamy maturę z kluczem, trzeba myśleć w odpowiedni sposób, żeby trafić w ten klucz, to jest przerażające. Powolutku władze edukacyjne się uczą, że to jest absurd. I teraz już widzę, w programie Platformy Obywatelskiej jest propozycja zniesienia egzaminu testu szóstoklasistów. Tak. Tak? To jest w bardzo dobrym kierunku, tylko po 20 latach marnowania ludzi. Po 20 latach, kiedy wszystkie szczeble edukacji były nastawione na przygotowanie dzieci konkurencyjnie do zajęcia pozycji na wyższym szczeblu edukacji. W związku z tym nie ma czasu na rozmowę, na refleksję, na spory, na uczenie tych dzieci kulturalnej młodzieży, kulturalnej wymiany myśli, informacji. Jak się wejdzie dziś, jak ja często taki robię test, wchodzę na zajęcia ze studentami, pytam, co ciekawego państwo przeczytali w ostatnim tygodniu? I na początku jest straszne takie oburzenie, że to w ogóle prywatność narusza. Dobra, ja to wytrzymuję. A potem się okazuje, że jak jest ta 20-osobowa grupa, to prawie każdy ma coś ciekawego do powiedzenia, do podzielenia się z innymi. To jest niesamowite. I ten kapitał, który jest rozsypany, trzeba uczyć ludzi zbierać w zespole, żeby on się sumował. W Polsce się nie sumuje. Jak się popatrzy na społeczeństwa, które najlepiej sobie dziś radzą na świecie, to są te społeczeństwa, w
których te kapitały się sumują, nie te społeczeństwa, w których szkoły mają najwyższy poziom. Amerykańska szkoła jest beznadziejna. Jest beznadziejna. Ale też żaden wielki amerykański inwentor, przedsiębiorca, twórca jakichś idei ekonomicznych i tak dalej, z ostatnich 20 lat, czy 30, nie miał prawidłowo ukończonej edukacji na czterech poziomach. Tak? Oni nie kończyli studiów. Szkoła sobie, sukces tak? sobie, o tak powiem. No więc, ten sukces ale taki żeby go nie zahamować, porządny. Żeby nie zdusić w tym człowieku. Proszę powiedzieć, bo tak mi do głowy przychodzi teraz, w Koszalinie nawet powstaje Szkoła Demokratyczna. To jest taki twór, pewnie pan słyszał, bez oceniania, na wzór na przykład państw skandynawskich. Kiedyś był taki boom kilkanaście lat temu na wychowywanie bezstresowe, to się okazało totalnym fiaskiem. A co pan sądzi o Szkole Demokratycznej? Czyli nie oceniamy, patrzymy na co dzieci tam wyłapujemy, takie zainteresowania dzieci i w tym kierunku je pchamy. To jest bardzo fajny eksperyment, ale mi się wydaje, że on się nie nadaje do masowego stosowania. On wymaga bardzo specyficznych rodziców, bardzo zaangażowanych, on wymaga też tych pedagogów. To już nie kwestia wykształcenia, tylko osobowości pewnych. Po prostu Pan Bóg tak sieje, że trochę takich ludzi jest, a większość jest inna. Więc mi się wydaje, że to nie jest, ale kierunek jest ten, to znaczy to ja pamiętam ze szkoły tą straszliwe doświadczenie nieustannego upokarzania, prawda? Wychowanie przez zawstydzanie. Jak ci nie wstyd, jak twój zeszyt wygląda, znowu jakieś ośle rogi zrobiłeś, a tu kleksy, prawda? To ludzi zamyka na całe życie. Zawstydzanie, no właśnie, to każdy z nas pamięta, kto chodził do szkoły jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu właśnie. No i pewnie wielu kończy na kozetkach u terapeutów teraz. No ale skąd tych terapeutów też wziąć, prawda? Bo to jest no tak, skąd wziąć terapeutów, ale mi przychodzi do głowy co innego. Jak z tego, po pierwsze, jak z tego chaosu wyłuskać to, co wartościowe? Mówię cały czas o młodych ludziach, no bo w nich jest cała nasza nadzieja. Bo mają i trudniej, i łatwiej, tak? Mają trudniej, dlatego że mają za dużo tych informacji, za dużo wszystkiego i nie wiedzą, co jest wartościowe. Pan mówi, że jeszcze do tego mają nieudolnych dość rodziców i z tym się też zgodzę. Jak oni mają wyłuskać, Pana zdaniem, dla siebie coś takiego, co skieruje ich w odpowiednią stronę? Wie Pani, ja myślę, że trzeba zacząć im przedstawiać trochę inaczej pojmowany świat. I czy szkoła musi to zrobić? Szkoła musi mieć odwagę powiedzieć, nam się wydaje, że tak jest. No może jest inaczej. No teraz bardzo proszę, nowy praczłowiek został odnaleziony, tak? I podręczniki wyrzucamy do śmietnika, bo napisaliśmy przed chwilą, że było tak, tak i tak, a teraz wiemy, że było nie tak i to tak. To jeszcze przeprośmy i dajmy się tak skatować. Czyli trzeba przedstawiać rzeczywistość jako hipotezę. My tak to widzimy, tak? Uczyliśmy się od Leszka Balcerewicza przez ćwierć wieku jakiejś wizji gospodarki. Teraz wiemy, że ona jest fałszywa, tak? Czy znaczy, że Balcerewicz jest głupi? Nie, jemu się tak wydawało, tak? Ale dziś wiemy, że musimy zacząć rozmawiać z ludźmi w sposób dopuszczający różnice, niepewność. Świat jest niepewny, nasza wiedza jest wątpliwa. My szukamy obrazu świata. Mnie się wydaje, że to jest brązowe, a pani się może wydawać, że jest żółte, prawda? I to jest oboje w jakimś stopniu. Mamy swoją prawdę. Tak? To jest jakiś taki dziwny kolor. Tak? I teraz, jeżeli byśmy potrafili tak zrobić i potrafili uszanować te, w związku z tym różne postrzegania, to myślę, że też nie mielibyśmy właśnie tych młodych z zasłoniętymi twarzami, aż tylu i zawsze trochę będzie, bo to też jest, to wiemy, że jest rozsiane genetycznie po prostu, są pewne predyspozycje genetyczne do autorytarnych postaw związane z wydzielaniem hormonów tam. To jest bardzo dobrze zbadane. My nie pozbędziemy się tych ludzi, ale trzeba powiedzieć, no jesteś inny. Nie chcesz, żeby w Polsce mieszkali muzułmanie, tak? No, żądasz zbyt wiele, ale nie musisz ich kochać. Tak. Prawda? Możesz nie chodzić do meczetu, możesz nie chodzić do kościoła, możesz być buddystą. To jest twój wybór. A taki młody człowiek panu na to odpowie, dobrze, ale pan nie rozumie, że ja
swoją postawą walczę o Pana wolność walczę, żeby Pana nie, nie, żeby Pana nie zmuszono do pójścia do tego meczetu, czy jeszcze czegoś gorszego. Tak Panu odpowiem? Tak, no ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za troskę. Potrzebowałbym czego innego, żeby mi ostrzykł trawnik na przykład w ramach tej troski, albo odprowadził dziecko do szkoły, prawda? Czyli może, ja myślę, że to jest coś, czego społeczeństwa miejskie uczyły się w tych krajach, które wcześniej przechodziły urbanizację. Uczyły się przez wieki. Też nie było tolerancji. No wiemy, jak w Niemczech bardzo nie było tolerancji, jeszcze całkiem niedawno, tak? W Stanach Zjednoczonych jeszcze 50 lat temu walki rasowe na ulicach, tak? I mniej więcej 40 lat temu dopiero amerykańskie uczelnie ostatecznie, no 40 kilka, zniosły dyskryminację Żydów. Jeszcze po II wojnie światowej były uczelnie nieprzyjmujące Żydów w Ameryce, tak? Czyli te społeczeństwa się tego długo, boleśnie uczyły, to nie jest takie łatwe. Oczywiście, wszystko kwestia czasu, tylko pytanie, na ile praktycznie, bo mi przychodzi do głowy taka rzecz, teraz z tego co widzimy, wiele osób to po prostu przeraża, co się dzieje, czyli tak, byliśmy fajni, tolerancyjni, my Polacy, już tak będę generalizować, przyszła realna możliwość zmiany na coś, co nam się nie podoba, to już z tą naszą tolerancją w ogóle nie jest tak. To my już nie mówimy, że jesteśmy tacy tolerancyjni i fajni. Ale my nigdy nie byliśmy czyli tolerancyjni. Jakby ta nauka jest tylko na poziomie teorii, mi się wydaje. Ale od kiedy straciliśmy niepodległość, nie byliśmy tolerancyjni i słusznie. Bo tu przychodzi obcy, żeby nam zabrać nasz kraj. I dlatego tak myślimy, że boimy się tych muzułmanów? Musieliśmy się zamknąć, pilnować się sami siebie, pilnować swoich wartości, swoich kodów kulturowych, żeby nie dać się zruszczyć, zniemczyć i tak dalej. Tak? I moim zdaniem to odegrało swoją rolę, ale dziś nikt nie przychodzi, żeby nam zabrać nasz kraj. Tak, dziś ludzie przychodzą, bo chcą się do nas przyłączyć. To ma zupełnie inną funkcję.